Przede wszystkim dziękuję przeciwnikom za pojazd. Dzień dobry, nazywam się Paweł Świątek, tutaj ze mną dwóch przedstawicieli linii ofensywnej. Jak ty miałeś na imię? A ja mam na imię Adrian. Adrian i Michał. I Michał. Świetny mecz, chłopaki. Dziękujemy. A jeszcze raz bym chciał właśnie podziękować przyjezdnej drużynie za dobre widowisko, które stworzyli z nami. Tak. Twardą walkę, nieustępliwość. No i pogratulować sobie, że w końcu dwa punkty pojechały do nas, nie? No i przygotowujemy się ciężko przed następnym meczem, który zagramy w Warszawie za tydzień. No i teraz tylko to zostaje w głowie. I jedziemy dalej, nie? Dobra, teraz gwiazdy, przepraszam. Teraz puścimy Lovelasów z Mundo. Zapraszam. Cześć. Ale to nie są sportowcy, powtarzam. Do takich momentów się zdejmuje pada i pokazuje mięśnie. Zabia się ten sport. Świetna pogoda, nie mówię ci kibice. Poćwicz. I tyle, bo i pozdrawiamy tak was. Gorąco, jeszcze w czarnych strojach, słońce ściągało. Masakra. Jakieś pytanie masz do mnie? Gdzie dzisiaj idziemy? Koniec, niedziela. Dawaj w Lola dzisiaj. No, gramy w Lola. Kto nie gra w Lola, ten frajer. Zapraszamy na Lola. Tak. Przeciwnik nie stawił na takich warunków, na jakie się przygotowaliśmy. Bardzo poważnie podchodzimy teraz do każdego przeciwnika, tym bardziej, że nasz bilans meczowy nie zachwyca w tym sezonie. Na pewno nie jesteśmy usatysfakcjonowani. Miało być to przetarcie przed kolejnym meczem. Kolejny mecz mamy bardzo ciężki. Jak trener mówi, mamy coś do załatwienia, mamy niezakończony biznes z drużyną z Warszawy. Postaramy się, żeby w Dzień Dziecka to dzieci z Wrocławia bardziej się cieszyły niż te z Warszawy. Dzięki. Na pewno świetne uczucie. Pierwszy raz gra, mój debiut w tym roku w Toblidze. Świetne uczucie. Jeszcze tym bardziej, że po kontuzji, którą straciłem przez 8 tygodni grania w futbol. Nie wiem, ciężko opisać mi to. Czekam na kolejny mecz na pewno. Z utęsknieniem aż wejdę. Geçen haftaki zor maçtan sonra kötü bir yenilgi almıştık. Bu hafta iyi konsantre olduk. Yani maçı çok iyi başladık. Özellikle defans topu bize 6-7 kere falan topu bize geri verdi. Hücumda da hem koşuda hem pasta bayağı efektiftik. Öyle olduğunu düşünüyorum. Yani çok az hata yaptık. Ama şu anda bu maçı hemen unutmamız lazım. Bu hafta sonu Varşova'da geçen haftanın rövanşını oynayacağız. Çok kritik bir maç. O yüzden bu hafta iyi hazırlanacağımı düşünüyorum. Güzel bir maçtı. Bu kadar.